Umiem trochę rozmawiać po polsku, ale nie ładnie. Moje rodzice byli Polacy i w domu, jak byłam mała, to tylko po polsku rozmawialiśmy. A potem, jak byłam do szkoły, już nie. To już kolejna wizyta zaprzyjaźnionej delegacji z Bretanii. Proszę przybliżyć, jak rozwijały się te relacje. To się zaczęło w czasach po naszej transformacji politycznej, gdy przyjaciele z Francji przyjeżdżali uczyć nas samorządności. I nawiązała się wtedy przyjaźń między Poznaniem a takim samym rolniczym, powiedzmy, czy regionem rolniczym jak Bretania i Wielkopolska. I wówczas się nawiązały przyjaźnie pomiędzy kilkoma miasteczkami Wielkopolski z kilkoma miasteczkami Bretanii. W praktyce wygląda tak, że każdego roku my jedziemy do Francji w jednym roku, oni przyjeżdżają do nas w drugim roku. Grupy są 20-30 osobowe, a w międzyczasie organizujemy razem z Domem Bretanii różne akcje, które propagują kulturę francuską w Puszczykowie. Współpraca jest wspaniała. Po prostu poznajemy swoją kulturę, uczymy się języka. Języka francuskiego, języka polskiego. Wielu Francuzów już mówi po polsku. Myślę, że te relacje są na tyle fajne, że poznajemy nie tylko kulturę, oświatę, ale również to, co możemy wspólnie razem zrobić. Organizujemy warsztaty, na których poznajemy zwyczaje, kulturę bretońską i puszczykowską, czy też polską. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tout ce qui est bon finit vite. Za szybko. Trop vite. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy Państwa tutaj gościć. C'est la ville de Bydgoszcz. Également, donc nous sommes passés par Torunj. On a vu un petit peu la ville de Stare W programie byli w Bydgoszczy, byli w Toruniu. Następnie mieli również wyjazd jednodniowy do Łodzi, ale dzień wcześniej obejrzeli sobie film Wajdy Ziemię Obiecaną, żeby troszeczkę zrozumieć i poznać historię tamtego regionu i tamtego miasta. Również tutaj na miejscu było kilka spotkań, spacerów po mieście Puszczykowie, żeby również pokazać Puszczykowo. Mały prezencik dla pana burmistrza. Bardzo dziękuję. To dla ciebie? Jest niezwykle miło, jest to od ciebie. Tak. C'est développé, beaucoup développé depuis l'an 2000, parce que je la connaissais avant, mais c'était dans les années 1970. Faktycznie od czasów lat 2000 coraz bardziej Polska się rozwija, coraz patrzę na to bardzo pozytywnie. Odwiedzała Claudine też Polskę o wiele wcześniej, bo było nawet pod koniec lat 60. I widzi, że naprawdę rozwój jest bardzo mocny, coraz więcej dróg, coraz lepsza infrastruktura. Polska się bardzo szybko rozwija i uważam, że Polacy już powoli nie powinni zazdrościć Zachodowi. To życie jest coraz lepsze, a też życzę sobie, żeby młodzi Francuzi również poznali Polskę, bo faktycznie troszeczkę mało ją znają i bardzo by chciała też jak gdyby nawiązać współpracę z młodszym pokoleniem francuskim, że tutaj przyjeżdżali do nas, do Polski.